ciebie. Nie widziała cię długo matka. Poczekaj, dorośnij trochę. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz nareszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. I o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Wczesnym rankiem 14 sierpnia w tramwajach i kolejce dowożącej ludzi do Stoczni Gdańskiej trzech młodych robotników rozdało ulotki. Żądano w nich przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, suwnicowej wydziału W2. W szatniach rozwieszono 7 plakatów przygotowanych przez Ruch Młodej Polski z informacją o strajku. Parę minut po 6 wydziały K1, K3, C5 przerywają pracę. Dołączają do nich robotnicy z wydziału silnikowego, składu elektrod i narzędziowni. Tworzą pochód. Syrena na dźwigu ogłasza strajk. W powietrzu gęstnieje chęć zmian. Ludzie czują, że coś się zaczyna. To było moje stanowisko pracy. Ja byłem konstruktorem w biurze konstrukcyjnym stoczni, który był wydziałem w tym budynku. Widok na tory kolejowe, ale druga strona budynku miała widok na stocznię. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że rozpoczął się strajk. Wydział K3, jeden z większych wydziałów, K-dubowy. I droga w kierunku do dyrekcji. Tutaj zobaczyłem po raz pierwszy grupę stoczniowców z transparentem przywołać do pracy Annę Walentynowicz i podwyżka 1000 zł. Przeszli w tamtą stronę. Wszyscy już wiedzieliśmy, że coś się dzieje. Byłem zaskoczony tym, że ja, młody chłopak, kiedy szedłem na czele tego pochodu i wołałem do ludzi, że chodźcie z nami, oni podchodzili starsi, tacy stoczniowcy, już poszedł emeryturą. Poczekaj, synek, poczekaj, my tylko narzędzia schowamy i idziemy z wami, ale nie idź jeszcze, poczekaj. I tak było od wydziału do wydziału. Przez halę szło multum ludzi, bardzo dużo, i krzyczeli, chodźcie z nami, chodźcie z nami. No i każdy, kto stał, po prostu poszedł. To był tłum. To był wielki ogrom ludzi. Nie było jakiejś presji, jakiegoś wielkiego nacisku, że przerwij pracę, czy chodź z nami. No, chodź z nami były okrzyki, prawda? Chodźcie z nami. Ale to wszyscy rozumieli, że trzeba iść z nami i szli. Nie było łami strajków, a może w ten sposób. Dla mnie strajk to było coś, czego jeszcze nie przeżyłam. To jakieś takie wyzwanie, prawda? Nie wiedziałam, jakie będą konsekwencje późniejsze. Nie rozumiałam aż tego tak bardzo, nawet słowo strajk. Na tam nie, ile ja miałam? 19, 20 lat? Pracowałem na wydziale, gdzie pracował sekretarz KC, pan Janek Łabęcki, jako fizyczny pracownik, jako spawacz. Kiedy rozpoczynałem ten strajk, byłem cały w strachu, nie tyle o siebie, co o ludzi, bo mówię, jeśli to będzie 50 ludzi, 100 ludzi, no to na pewno ich się wszystkich zwolni. No ja wiem za co, ale oni potem na mnie mogą mieć do mnie pretensje, że przez takiego gówniarza tutaj stracili pracę albo jeszcze mają jakieś tam problemy. Ale myślę o tym, że kiedy Janek Łabęcki powiedział, człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? To jest lawina! To jest lawina! No to oczywiście trochę ludzi stało,
to jakby nam dodał jeszcze otuchy, że skoro to jest lawina, to trzeba to zrobić. Z tego marszu na największe wrażenie było to, że rośniemy w siłę, że coraz więcej nas jest. Jak znaleźliśmy się przy tej drugiej bramie stoczni, nagle się okazało, że rzeczywiście ta stocznia jest bardzo, bardzo potężnym zakładem. Jak na tamte czasy rzeczywiście był potężny, 16 tysięcy, ale... I nagle ktoś krzyczy, idziemy na komitet i rusza 10-osobowa grupa w stronę bramy. Jeżeli za nimi nie pójdą, no to znaczy, że mogła być prowokacja, ale wcale też nie musiała. Były też gorące głowy. A żeby nie wychodzić, większość stoczniowców mówiła, nie wychodzić, ale to pamięć grudnia nie ulega wątpliwości, że mogłoby się tym samym skończyć, albo przynajmniej no, potężnym pałowaniem, w każdym bądź razie oczyszczeniem zakładu. Utkwiły mi w pamięci te oczy pełne strachu, żywa pamięć po roku 70. 70 rok był raptem 10 lat wcześniej, ale pamiętam strach w oczach tych moich kolegów stoczniowców, którzy 70 rok bardzo żywo pamiętali. Pod drugą bramą stoczniowcy minutą ciszy oddają hołd kolegom poległym w grudniu 1970 roku. Po hymnie, około godziny 8, rozpoczyna się wiec. Klemens Gniech, dyrektor stoczni, nawołuje do powrotu do pracy. W tym momencie zza jego pleców odzywa się Lech Wałęsa. Powiedział takie zdanie. Zakładamy strajk okupacyjny. Czy dyrektor mnie poznaje? Mam mandat zaufania społecznego stoczniowców. Czy mam, czy nie mam? Tak, wszyscy odpowiedzieli, że tak. No widzi pan, to jednak my musimy porozmawiać. Tam już padły wtedy te hasła o wolnych związkach zawodowych, o pomniku. No ale w związku z tym, że tam nie można było rozmawiać, rozgorączkowani ludzie, niektórzy źli, no to zaproponowałem, co zostało to przyjęte, że żeby wybrali spośród siebie komitet strajkowy i że się spotkamy na tym spotkaniu od tutaj, potem już jak oni się konstytuują, w tej sali. Strajkujący żądają przywiezienia do stoczni Anny Walentynowicz. Domagają się także dostępu do zakładowego radiowęzła. Następnie przechodzą do budynku BHP, gdzie zawiązują Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, na którego czele staje Lech Wałęsa. Ja nie byłem nigdy wrogiem ludzi ani przeciwnikiem tego. Ja w sercu tak, w duszy tak po cichu popierałem to, bo ja wiedziałem, to było widać w czasie będąc majstrem, rozpoczynając, że ci ludzie mają rację, że ci ludzie mają rację. Tak nie może być przecież dalej. Pierwsze ustępstwa, Walentynowicz została przyjęta do pracy. Ja nie widziałem powodów, żeby z tego robić jakiś problem. Strajkujący chcą podwyżki wynagrodzeń o 2000 zł, wprowadzenia dodatku drożyźnianego i zrównania zasiłków rodzinnych z zasiłkami MO i SB. Pragną wzniesienia pomnika pamięci ofiar grudnia. Po wielogodzinnych pertraktacjach dyrekcja zgadza się na pomnik, przywrócenie do pracy oraz zaniechanie represji. Nie dochodzi do porozumienia w sprawie podwyżek. Strajkujący organizują straż robotniczą, zamykają teren stoczni i wprowadzają prohibicję. Zaczyna się strajk okupacyjny. Zaczyna się oczekiwanie. W dzienniku telewizyjnym pojawia się krótka informacja o przerwach w pracy w Stoczni Gdańskiej. To było powstanie społeczne. Ja to wszystko zacząłem po tym rozumieć. To powstanie społeczne zmierzające do zmiany, do obalenia systemu. Nie chodziło o te parę groszy. Oczywiście o tym była mowa, ale chodziło o coś znacznie większego. To było duże powstanie społeczne. To była rewolucja. O tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz nareszcie u siebie. Solidarnie walczą o dziś i o jutro także dla ciebie. I o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia. W naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.